Prawo i Sprawiedliwość nie kryje rozczarowania decyzją prezydenta w sprawie ustawy medialnej. Andrzej Duda zawetował dziś rozwiązania, które 17 grudnia przyjął Sejm. Powody do zadowolenia ma z kolei amerykańska grupa Discovery. Podzieliłem zdanie większości moich rodaków, którzy uznali, że kolejna sprawa niepokojąca, kolejna sprawa jątrząca, kolejne spory nie są nam tak naprawdę potrzebne, a w każdym razie nie w tym momencie. Chcę podkreślić z całą mocą. Ja uważam, że generalnie ograniczenie możliwości posiadania udziałów lub akcji w podmiotach, nazwijmy to medialnych, jeżeli chodzi o kapitał zagraniczny, jest rozwiązaniem sensownym. Powiem tak, jako prezydent absolutnie podzielam tą opinię, że takie ograniczenia powinny być w Polsce wprowadzone. Ale powinny być w Polsce, proszę Państwa, wprowadzone na przyszłość. To znaczy dla tych, którzy będą chcieli w naszym kraju w przyszłości, po wejściu przepisów w życie, zainwestować. Sprawę na antenie telewizji Republika skomentował jej szef Tomasz Sakiewicz. Prezydent uznał prawo silniejszego, w tym wypadku naszego najsilniejszego sojusznika, którego pomoc jest nam potrzebna do tego, żeby bronić Polski przed rosyjską agresją, a ona narasta, na wschodzie, robi się niebezpiecznie. No pytanie tylko, czy tego typu ustępstwa, kiedy nagina się prawo dla kapitału tylko dlatego, że pochodzi od naszego ważnego sojusznika, to się nie zemści? Czy to jest uczciwe postawienie sprawy? Czy to jest uczciwe robienie biznesów? Czy to jest partnerstwo? Nie powinniśmy robić takich precedensów. Wysokie ceny towarów i usług rujnują budżety Polaków. Pomoc ma wprowadzona przez rząd tarcza antyinflacyjna. Źródło problemu tkwi z jednej strony w restrykcyjnej polityce Brukseli dotyczącej systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Z drugiej w polityce Moskwy napędzającej kryzys gazowy. Oczywiście ta tarcza antyinflacyjna jest potrzebna, żeby te oczekiwania inflacyjne się nie utrwaliły. No i po prostu, żeby chronić jakoś tam budżety domowe, szczególnie tych biedniejszych gospodarstw domowych. Natomiast trzeba sięgnąć do źródła, czyli do polityki klimatyczno-energetycznej, jeśli tak to można nazwać, Unii Europejskiej, bo tam są prawdziwe źródła problemów, z którymi obecnie mamy do czynienia. I jeżeli nic się w temacie nie zmieni, to jeszcze długo będziemy mieli z nimi do czynienia. 200 właścicieli terenów znajdujących się w obszarze przyszłego lotniska Solidarność zgłosiło się do programu dobrowolnych nabyć. Przypomnijmy, obejmuje on obszar o łącznej powierzchni 74 km2 na pograniczu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Pierwsze umowy już podpisano, kolejne transakcje są w przygotowaniu. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na około 3000 hektarów zostanie wybudowane lotnisko, które w pierwszym etapie działalności będzie mogło obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, jak pozbyć się nietrafionego prezentu. Podarunek kupiony przez internet można zwrócić bezwarunkowo w ciągu 14 dni, licząc od momentu otrzymania przesyłki. Możliwość zwrotu lub wymiana rzeczy kupionych stacjonarnie zależy natomiast od dobrej woli sprzedawcy. Co ważne, zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania. Ma być też zapakowany w oryginalne opakowanie. 7 miliardów złotych dla 3 tysięcy firm. Takie pieniądze popłynęły w latach 2014-2021 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Polska Wschodnia. W tym roku podpisane umowy opiewają na kwotę ponad 555 milionów złotych. Pieniądze przekazywane są na rozwój biznesów, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenia produktów sieciowych. Dzięki wsparciu możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych. Zadanie dedykowane jest przede wszystkim startupom oraz firmom działającym na terenie województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Getinbank. Ponownie wykorzystują specjalne kodowanie w celu zmylenia użytkownika i kradzieży haseł. Użytkownik, który nie dostrzeże podstępu w adresie strony i kliknie w fałszywy link, może udostępnić złodziejom swoje dane. Tym samym może też stracić wszystkie pieniądze.
Jeszcze tylko przez 4 dni koła gospodyń wiejskich mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia, przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja przypomniała, że koła w tym roku otrzymały na prowadzenie działalności statutowej blisko 56 milionów złotych. W tym roku wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło w ARMiR 10 159 kół gospodyń wiejskich. Dotychczas do ARMiR trafiły zaledwie 624 sprawozdania.